Panie Krasucki, panie sierżancie, jest pan jedną z bardziej charakterystycznych i barwnych postaci w naszej jednostce. Czasami wyróżnia się pan nieszablonowym mundurem, nieszablonowym zachowaniem. Ma pan gorsze i lepsze dni, wziął pan udział w szkoleniu wielu funkcjonariuszy. No ale niestety to, co się za moment wydarzy, nie oznacza już dla pana dobrego. Bo czas, panie Krasucki, na brzydko mówiąc, się skończył. W dniu dzisiejszym zostaje pan awansowany na stopień porucznika pierwszego stopnia. Pański nowy numer odznaki to będzie 17. I obserwacją wszystkich członków zarządu i jednostki wewnętrznej i wierzymy, że pokładane w panu nadzieje tych wszystkich osób, które pan wyszkolił w ramach tej jednostki, a teraz pana już być może prześcignęły, to teraz jeszcze musi, że pan nas nie zawiedzie. Czy jesteśmy w domu? No i szanowna jednostko, w panu Krasuckim pokładamy również wielkie nadzieje w dniu jutrzejszym podczas gali Wyspa MMA. Będzie w walce wieczoru. Pan porucznik Krasucki reprezentował naszą jednostkę walcząc z panem Vincenzo Veloce. Jak pan Veloce daje nam się we znaki, wszyscy dobrze wiemy, więc trzymajmy kciuki za Krasuckiego, aby pokazał, kto w tym mieście jest górą i oby nas jak nie zabił. Jak nie spierzesz, to my cię spierzemy. Nie my takie. Proszę pańską odznakę, poruczniku. Dziękuję bardzo. Co ci powiem, Martinku? Dumny jestem i bardzo dużo to dla mnie znaczy, że się ogarnąłeś i idziesz w dobrą stronę. Możesz wrócić do szeregu. Dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze, dość tych czułości. Naturalne. O, fajne trąbki. A właśnie, masz te fajne trąbki. Fajne trąbki. Czekaj, czekaj. Siema, Wizzy. Kiedy nie dzięki trąbki, proszę. Wow, fajne trąbki. Dobry. Wow, one świecą, one świecą. Co, przyjechał? Nie. Sprawdzić, nie, nie ciekawie stoi przede mnie. Czekaj, trąbki! Ale proszę, nie chwytaj się. Fogę się trąbki. Czekaj, no! I co? Proszę? Nie z auta, nie wysiadacie z auta. Nie, no szy... Stoicie, no stój! Dobra, wiecie co? Generalnie tak. Ja mam... Dosyć. Dosyć mam tego serwera i tylko. Mam drugie BW w przeciągu 5 minut. Dobrze, no to proszę powiedzieć mi, jak tutaj sytuacja na boisku wygląda. Jak tutaj wygląda sytuacja? Siedzimy ze chłopakami. Wilgotność boiska. Oj. Murawy. Jest ślisko na murawie. Będzie naprawdę niezły przejazdach, panowie. Naprawdę no, ślisko. Dobrze, dobrze, notuję. Też chciałby pan wiedzieć? Tutaj proszę notować, bo to jest... Więcej będę chciał wiedzieć po bitce dopiero. Aha. Wiecie, co jest lepsze od skorpiona na pianinie? No, co takiego? Rak na organach. Wypuszczajcie Menela raz! Wypuszczajcie Menela raz! Wypuszczaj Menela! Nie strzelaj! Wypuszczaj go, wypuszczaj go! Wypuszczaj Menela! Wypuszczaj go! Raz! Nic nie mówisz. No, wysiadasz, 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 wysiadasz i go puszczacie. Jedzie. No wysiadaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Poszkodowany funkcjonariusz. Jeżeli dobrze pamiętam, to zamiast... Masz worek na głowie jak coś. Nadal masz worek na głowie. Co się to pisze? To mi go ściągnij. Ale co się pisze, jak masz worek na głowie? Co się... Mam wiedzieć. No Jezu, od niedawna nie widzisz gram. Ty... Dawaj, co się dzieje? Dawaj, dawaj. Jedź, gazuj tym nikim. Bez rąk, patrz!
Suzy, patrz czas! Czekaj, patrz! Patrz, patrz! Suzy, twój kolega jest upośledzony. Zabierz go na jakąś sesję czy coś. Hello! Pokażę pani telefon. Ty skąd masz takie? Weź położyć jedną. Tam kiedy. A sorry, sorry, ja... Wynoszę go, czekaj. Spokojnie, tu jest ekipa czyszcząca, spokojnie. Ekipa czyści. O, sprzątam. Nie podchodźcie, sprzątam. Nikogo nie było. Fajne, ale no. Dzień dobry. Cześć. No hej. Mam do pani pytanie i w sumie zarazem prośbę. Ruchasz się, czy chcesz chodzić jeszcze za mną? Nie takie. Nie, spokojnie. O. Nie słyszałem, ja mówiłem pod nosem. Słyszy mi pani? Jak widzimy. Razu bomba w nich. Jaki siano, co ty mówisz? Kto prowadzi? Dobra. Zaczął się. Stój. Stój. O! Stoisz. Już, poddajemy się. Macie teraz. Poddajesz się? Nie widzę, żeby się poddał. Przez przypadek. Spokojnie. Spokojnie. Co ty tu robisz? Strzeliłeś? Przez przypadek, no. Ja pytam. No bo byłem jest, tam na arenie zobaczyć... Spokojnie, panowie. No byłem zobaczyć tam, czy ta arena jest gotowa. Mówię, tu przejście jakieś. Bomby są, wyszedłem z klamą, coś się przestraszyłem, strzeliłem. Marcin, pasek od spodni oddawaj. Ty jesteś w swoim rodzaju po prostu. Dobra, zmywam się. Chuj. Idź sprawdzać galę. No, trzymcie się, sorry. Jestem. Było już dwóch. Na szczęście nie dostałem. Co się stało? Oddałem ich w ręce słotu. Idziemy. To, musimy stąd uciekać. Musimy uciekać. Ale no te spodnie gniotą. Panie Martina, proszę trzymać się ciągle na nogę. Próbuję kontratakować, Dawaj, ciszę do tej... Wychodzisz kontratakiem. Krasowski unika tego. Problemy, ale wstaje! Unik Krasuckiego i sukcesywny kontratak. Dawaj go mocno, dawaj! Kabel od myszki mi się spiął, nie mogę kliknąć. Martin tutaj zdecydowanie już próbuje przeróżnych technik, nie. Natomiast Veloce po prostu napiera i punchuje oponenta. Veloce, you're going down. You're going down! Gdzie jest pas? Give me pas. Mocne bomby. Martin, nie szczędzi słów. Mamy knockout! Mamy pierwszy knockout! Vincenzo Veloce leży na łopatkach! Mamy pierwszego zwycięzcę, zapraszamy tutaj pomoc medyczną, jak najszybciej. Mamy to Polska Góra. Polska Góra! Pięknie. No cóż, tego chyba się nie spodziewał nikt. Bardzo krótka walka. Wstawaj, Veloce. Do dentysty, boj się. Powodzenia. Dobrze, to panowie. Zapraszam tu do mnie. Gratuluję. Tak, jeszcze raz gratuluję, panie Krasucki. No i co? Może krótki wywiadzik? No tak. Kogo next? Pana Kletu, you're going down next. To zależy, cóż za wyzwanie! Martin Krasucki właśnie wyzwał dzisiejszego gwiazdora walki wieczoru, pana Kletniego. I pana Kletki odpowie, czy wygra dzisiejszą walkę.
Przyjmuję wyzwanie, jeżeli wygram dzisiejszą walkę.